witam. Dzisiaj wymienimy płyn chłodniczy. To znaczy, spuszczony to on już jest, bo to nic wielkiego. Zresztą w poprzednich odcinkach spuszczałem płyn, więc możecie zobaczyć, jak to się robi. Czy w odcinku o pompie, czy w odcinku o pompie chyba go spuszczałem. Nie wiem, czy w którymś jeszcze. Zbiornik jest suchy, proszę bardzo. Suchy. Jaki kuźwa brudny. No dobra. I wlewamy teraz płyn zimowy. Dobra. Muszę tylko sobie poradzić z tym ustrojstwem. Dobra, jest. Co poradziłem? Kuryna. Co za wieś. Kurde, co to jest? Ktoś kradł płyn? Czy co? Zaraz, mamy. Jeszcze jedna dosyć istotna rzecz. Znaczy istotna. Jak rozlejecie, to wasza sprawa. Ale dobrze by było, abyście sobie tam powycierali te miejsca, przy których podczas spuszczania płynu gdzieś mokre się zrobiło, dlatego że nie będziecie widzieli, czy dobrze dokręciliście, czy cieknie, czy nie. Dobra. Pochowam skrzynki, rzeczy. Dobra. Mam nadzieję, że nie uda mi się rozlać. Lejem. Do tego silnika 2-3 powinno wejść 6 litrów. Natomiast no, nie wiem, czy uda wam się zawsze spuścić 6 litrów. Piątkę kupić musicie. Coś się kurwa leje. Kurwa, nie mów, że z pompy. Nie, kurwa. Skąd to się leje? A czego tu się z chodnicy kurwa leje? Co jest kurwa? W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wymienić chłodnicę w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. Nie pytajcie mnie, dlaczego muszę ją wymieniać. Dobra, zaczynamy od ściągnięcia węża. Ściągniemy tak. Jest. To jest na takiej opasce zaciskowej. Wciągamy wszystkie węże z opaskami. Pamiętajcie, żeby spuścić wcześniej wodę. Teraz mocowanie górne. Najpierw radzę poluzować. Kolejna rzecz. Obudowa wiatraka. Dwie śruby.
Dobra, mam odkręconą obudowę. Widać, że się cofnęła. No, co tylko dwie śruby na górze. Na górze wszystko jest w porządku. Dobrze. Ostatni wąż. Mam nadzieję, że to już w nim nie ma wody. Zdało się, że było się trochę płynu. Dobra, odkręcamy mocowania. Po podniesieniu mocowania okazuje się, że jest jeszcze tulejka, żebyście jej nie zgubili. Druga strona to samo. Dobrze. I to, o czym wspominałem w którymś z odcinków, dlaczego nie demontuję chłodnicy, byłoby mi łatwiej przy rozrządzie. Odkręcamy. Dobrze pamiętam, tu jest już 16. Odkręcamy węże chłodzące do automatycznych skrzyni biegów. Pierwszy. Pomimo, że ona niedawno była wymieniana, widzicie, jak ciężko się odkręcało. Dobrze, było, żeby nie uciekł wam olej ze skrzyni. Nic nie będziecie kombinować, to wam na pewno nie uciekł. Trzeba po prostu pamiętać, żeby węże były trochę w górze, ucieknie, no nie wiem, 10 ml, a macie wszystko w porządku ze stanem, to się nic nie stanie. Natomiast jeżeli nie dbaliście i trzymaliście minimum, to te 10 ml może się okazać na przykład złota. No właśnie, nie już wylatuje ze skrzyni olej. No, próbujemy to jakoś uratować. No trochę chłodnic. Podniesienie jej do góry jedną stroną powinno załatwić sprawę. Olej powinien ściec. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli nie, po prostu trzeba będzie go dolać. Mówię, nie jest go dużo, ale no, ale jest. Dobra. Wracamy, nie ma czasu. Zabawy. Trochę by jednak było. Dobra. No właśnie. Zobaczcie tutaj. Musiałem oddać chłodnicę do zalutowania. Proszę bardzo, to są nowe luty na rurkach. To są radiatory, więc one mogą być nawet powginane. Tu właśnie nic nie dzieje. Te kreski i poziomy są ważne. Poziomy czy pionowy, zależy jak tam patrzycie. To jest ważne. Zepsułem ją na własne życzenie, dlatego że wkładając klucz przez wiatrak musiałem gdzieś zahaczyć o chłodnicę. No niestety. Ale tak się czasami zdarza. No, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, prawda? Ale dzięki temu zobaczycie od początku do końca wymianę chłodnicy. Włącznie z zalaniem silnika wodą. Mam nadzieję, że to już koniec przygód. Osłona wentylatora. Inaczej możecie mieć z tym problem. Wkładamy osłonę tak, żeby weszła, taką może się opierać. Spokojnie, nic się nie dzieje. Dobra. Trochę wody jeszcze jest w chłodnicy, dlatego że sprawdzali ją ciśnieniowo. Dobrze, teraz już delikatnie. Postaram się to zrobić, żeby już nie mieć. Dobra. Chłodnicę wkładamy w
gumowe, no nie tyle prowadnice, co takie miejsca, w których, które je ustabilizują. Jest? Jest. Dobra. Ustabilizowaliśmy ją. Zakładamy obudowę na dół na dwa ząbki. No ja mam jeden urwany, no bo przecież, nie? Dobra. Śruby. Tutaj celujemy i przykręcamy. Z pocelowaniem tego na pewno będziecie mieli problem. Jedna śruba przyłapana, przyłapujemy drugą, zawsze dokręcam na maksa później. To, że ja przedziurawiłem chłodnicę, myślicie, że w zakładach nigdy się nie zdarzyło tak, że coś przy okazji zepsuli? Pół biedy, jak naprawiał to za własne pieniądze. Gorzej, jak wcisnął wam kit, że panie, ale coś pan miałeś jeszcze nie tak. No myśmy to zrobili, dzięki Bogu. Dobrze, żeśmy to zobaczyli. No ale zapłacić trzeba, nie? Dobra. Dokręcamy. Zalutowanie chłodnicy zajęło człowiekowi... Oddałem o godzinie 8:45. Odebrałem około 13. Także dosyć szybko. Nie było z tym żadnego problemu. Chłodnica jest nowa, niezakamieniona. Uszkodzenie było mechaniczne, nie termiczne. Często zdarza się, że plastik twardnieje, kruszy się i jest po zawodach. Takie uszkodzenie, no niestety, często jest nie do naprawy, dlatego że plastik kruszeje. Woda jest, znaczy woda, kurczę. Woda to taki skrót myślowy. Płyn chłodniczy jest gorący. Na dworze jest zimniej, to stygnie. Rozgrzewa się, stygnie, rozgrzewa się, cały czas pracuje. Ja plastik tego za bardzo nie lubi. Dobrze. Mamy, mamy. Też przyłapujemy. Żeby tylko trochę trzymało. Następne. Tutaj trzeba by było czymś to przesmarować. Wazelina techniczna wystarczy. Jeszcze trochę tutaj na gwint. Czemu nie WD-40? Po pierwsze dlatego, że skończył się. Albo po prostu jest tak zimno, że już się nie chce rozprężać. A po drugie to nie trzeba tego zluzować, tylko posmarować, żeby się lepiej wkręcało. Poza tym, z tego co mi wiadomo, wazelina wcale źle nie wpływa na części gumowe. A WD-40 tak. Zresztą nie tylko WD-40. WD-40 to podobno, to taki dla mnie skrót myślowy jak woda w chłodnicy. Każdy płyn penetrujący. Jest. Też jest. Zakładamy górny wąż. Dobra. Jest. Zanim przykręcimy dolny wąż, przykręcimy węże od automatycznej skrzyni biegów. To są te dwa węże. Jeszcze moment. Przełożymy opaskę na drugą stronę. Będzie łatwiej ją dokręcać. No możemy założyć ten wąż, żeby nam gdzieś się nie dostał tam, gdzie nie trzeba. Dobrze. Dokręcamy. Słuchajcie, jak to dokręcamy, róbmy to tak. To może być pod kątem, widzicie? Jest pod kątem, więc trzeba to tak popodginać, ten wąż, tak ręką pracować, żeby to dało się wkręcić normalnie palcami. Bo inaczej spieprzycie gwint i będzie po zabawie. Tu to samo. Hop. Tak, żeby można było wkręcić to
palcami. Jeśli się nie da, podejnijcie trochę rurkę, naprężcie ją. Bankowo się da. W ostateczności możecie przecież odkręcić tą chłodnicę i tak cyrklować, żeby to się dało ładnie przykręcić. Ona nie jest teraz na stałe przyspawana przecież. Odkręcicie dwie śruby z mocowania górnego i możecie sobie nią jeździć jak chcecie. Dobra. Przykręcamy węże. Tu jest na klucz pewnie, jak sądzę, 19. Mam nadzieję, że nie większy. O, większy. Teraz powiem wam, co będę robił. Trzeba to by było złapać. 22. Żeby czegoś, kurde, nie urywać. Dobra. Rurki są aluminiowe, więc nie potrzebują jakichś tam uszczelek. Aluminium samo przylegnie tak, jak trzeba. Dobra. Wolę nie przesadzić. Dobrze. Dokręcamy dolną opaskę. Co do węży, no nie sposób jest się tu pomylić, nie? Nie ma tak, że jest ich nieskończona ilość, na tym samym poziomie coś się może stać. Dobra. Drugi od zbiorniczka wyrównawczego. Też zakładamy. Hop. Proszę bardzo. Po tym numerze z kluczem powiem wam, że szczerze się boję, żeby czegoś znowu nie odwalić, jakiegoś numeru stulecia. Co teraz robię? Przypominam sobie, że to odkręciłem trochę. Trzeba by to dokręcić. To jest co prawda na uszczelce, ale lepiej, żeby nie latało. Hop. Tu opaska jest inna. Przesuwamy. Zaciskamy jeszcze kawałek dalej, bo nie pocelowałem na sam koniec. Dobrze. Wydaje się, że wszystko. Zalejemy płynem i będziemy słuchali, czy nie cieknie. Jeszcze jedna rzecz. Ocieramy miejsca, w których jest płyn, żeby wiedzieć, czy cieknie, czy nie. Źle dokręciliśmy opaskę, czy dobrze dokręciliśmy opaskę. No dobrze. Pochowamy teraz rzeczy, żeby nam się nie plątały. Dobrze, i pora na płyn. Proszę znowu spojrzeć, ile jest płynu. Wiązczyk jest dosyć wysłużony, więc ciężko jest stwierdzić, czy jest maksimum, czy nie. O, lejemy na czuja. Dobrze. Zakręcamy korek. I będziemy odpalali. Co jakiś czas sprawdzamy, czy węże są już ciepłe. Radzę uważać, znaczy inaczej, nie polecam, nigdy nikomu nie będę proponował pchania rąk do tego węża. Ja to robię, ty jak chcesz, proszę bardzo, na twoją odpowiedzialność. Płynu, jak widać, jest potąd, czyli ponad maksimum. Zobaczycie, co będzie, jak się rozgrzeje silnik. To, czy się rozgrzeje, zobaczycie najdrożą tą mi w rogu na małej kamerze. Pamiętajcie, że podczas rozgrzewania pierwszego silnika, kiedy chcemy, żeby płyn krążył wszędzie, musimy ustawić grzanie na maksa, wentylator w środku na maksa, żeby i do nagrzewnicy, i do silnika doszedł ciepły płyn. Coś jest, kurwa, nie tak. Termostat nie puszcza wody. A czemu?
pojawił się kolejny problem. Termostat nie puścił wody. Nie puścił wody do silnika. Silnik zagrzał się za mocno. Temperatura, tak jak widzieliście na tamtej kamerze, wzrosła i powinna spaść. To się jednak nie stało. Mało tego, woda w zbiorniczku wyrównawczym jest zimna. Powinna być gorąca. Mieliśmy chwilową panikę spowodowaną tym, że strasznie wzrosła temperatura. Nie wiedziałem z jakiego powodu. Teraz też nie wiem z jakiego, ale już przynajmniej chodzi na gazie, zaczyna lecieć ciepłe powietrze wewnątrz. To znaczy, że woda dotarła do nagrzewnicy. Cały czas będziemy obserwowali temperaturę. No, w silniku było dramatycznie mało wody, bo przy wymianie pompy to ściekła z najdalszych jego zakamarków. Więc po prostu trzeba poświęcić więcej czasu i dużo, dużo więcej uwagi. Teraz przy zalewaniu wodą, podwieszaniu, doprowadzeniu do wskazanej działalności. Temperatura płynu chłodniczego z czerwonego pola wróciło na normalne miejsce, czyli bardzo dobrze. Dodatkowo przełączyłem go na gaz, po to, żeby ciepła woda dotarła również do parownika. Teraz sprawdzimy, czy on jest ciepły. No, jest ciepły, ale taki, że można go jeszcze dotknąć, a powinien być gorący. No i czekamy cały czas, kontrolując temperaturę. Co się stało z temperaturą? Zobaczycie na filmiku. W tej drugiej małej kamery, to będzie cały czas, powinno być nawet w tej chwili, w którymś z rogu. Na początku myślałem, że może zawiesił się termostat, który jest tutaj, nie puszcza wody do układu. Ale widać, to nie to. Dobra, mam nadzieję, że sytuacja jest opanowana. Wiem, że niektórzy z Was myśleli, no to teraz przegrzeje silnik, ale się będzie działo, nic się nie będzie działo. Pamiętacie, jak ulica parowała z gorąca? Teraz normalnie dotykam ręką. Wody już jest mniej, czyli zassała pompa wody. Nie radzę otwierać porta. Ja otwieram, bo wiem, że jest zimny. Natomiast jeżeli się pomylicie, gorący płyn zrobi Wam poważny kłopot. Sprawdzamy, w środku leci ciepłe powietrze. To bardzo dobrze.